Serwus. Cześć, witaj. To mój kolega Łukasz. Cześć, Łukasz. To jest Michał, starosta naszego roku, czyli można powiedzieć ma najwięcej do roboty. Właśnie, bo z Łukaszem tak chodzimy się zastanawiamy, bo Łukasz nie wie na jakie uczelnie, czy teologia w ogóle byłaby czymś ciekawym do studiowania. Co ty na ten temat byś powiedział? Dlaczego wybrać teologię? Ten no Uniwersytet Kraków. Znaczy Kraków ze względu, no, że jestem z Krakowa i ciężko byłoby, no, jakby wybrać inne miejsce, jakby to był wybór dla mnie taki całkowicie naturalny. A teologia, czemu teologia? No, jeśli jest się, myślę, osobą wierzącą, jest to fajna okazja do pogłębienia tego, czym na co dzień powinienem żyć, czyli Bogiem, nie? Mogę dzięki temu, myślę, lepiej Go zrozumieć, poznać. Okej, okay, super. Każdy nam powiedział coś, co lubi z teologii, nie? Najbardziej. A Ciebie co najbardziej kręci w teologii? Biblistyka. W sensie biblistyka. Piszę pracę generalnie z biblistyki. Okej, okay. Czyli zajmujesz się dokładnie? No, ja generalnie piszę pracę z Ewangelii według świętego Jana, więc no generalnie Nowy Testament i głównie ta Ewangelia, ale jakby pisząc tylko, znaczy nie piszę tak, znaczy piszę o Ewangelii według świętego Jana, ale muszę też sięgnąć jakby głębiej, nie? Okej, okay, czyli biblistyka zajmuje się ogólnie badaniem Pisma Świętego, Pisma tak? Świętego, Starego, Nowego Testamentu. Okej, okay, no i jaką przyszłość wiążesz z teologią? No, to dobre pytanie. Ja poszedłem na te studia akurat dość spontanicznie, właśnie nie z tej chęci zgłębiania, nie? Poznania lepiej swojej wiary, lepiej Chrystusa. Natomiast co dalej? No myślę, że jest taka szansa, że fajnie byłoby się też podzielić jakby tym, czego dowiedziałem się na tych studiach i gdzieś... Chciałbyś zostać na przykład nauczycielem? Czy bardziej redaktorem i pisał o jakichś czasopismach, o Piśmie Świętym? To jest bardzo atrakcyjne, natomiast ja myślałem troszeczkę bardziej o katechezie i jakby próbie przekazania tego, nie? W ramach katechezy. Ale kto wie? Czyli rozmawiamy z przyszłym nauczycielem. Zobaczymy, może Łukasz też będzie chciał być nauczycielem. Okej, okay, no to co? Polecasz nasz uniwersytet? No, jakżeby inaczej. No, mogę tylko polecić. Okej, okay, super. To dzięki wielkie i do następnego. Dzięki. Trzymaj się, Łukasz.